Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Był styczeń 1988 roku, kiedy Peggy Carr wprowadziła się do swojego męża, niedawno zresztą poślubionego, Paja, i teraz już oboje oraz ich czworo dzieci z poprzednich związków stali się dumnymi mieszkańcami Altars w pięknej wiejskiej okolicy. Wydawało się, że jest to prawdziwy raj, w którym wychowywanie dzieci z tej patchworkowej rodziny jest bezpieczniejsze niż gdziekolwiek indziej. Gaje cytrusowe, jeziora i pola, prawie żadnych sąsiadów dookoła. Nic dziwnego, że najstarsza córka, już dorosła, także przebywała tu ze swoim małym dzieckiem. Cisza, spokój, kontakt z naturą i żadnych problematycznych ludzi wokół. Jak bardzo małżeństwo się myliło w tym ostatnim względzie, przekonało się już niebawem. Okazało się, że kiedy tylko zaczęli przerabiać swoje budynki gospodarcze, głównie garaż, na coś w rodzaju osobnych mieszkań, z których mogłyby korzystać ich dzieci, prawie jedyni sąsiedzi w najbliższej okolicy, Trepalowie, donieśli do zarządu zagospodarowania przestrzennego, że Carrowie dokonują nielegalnych inwestycji na posesji. Paj Carr, który faktycznie ani przez chwilę nie myślał o tym, że jego działania mogłyby kogokolwiek zainteresować, nie starał się o żadne pozwolenia i teraz zrozumiał, że był to błąd, kosztowny. Sąsiedzi doprowadzili do tego, że działania trzeba było na razie wstrzymać, potem zabrać za papierkową robotę i jednak wyskoczyć z mnóstwa kasy. Mimo wszystko wciąż była nadzieja, że to jedyna rysa na witrażu przedstawiającym sielski obrazek życia codziennego w Alturas. Wtedy jeszcze małżeństwo nie wiedziało, że oto otworzył się najgorszy rozdział w historii tej rodziny. W lipcu Paj otrzymał list o treści. Ty i cała twoja rodzina macie 2 tygodnie na wyprowadzenie się z Florydy na zawsze, albo wszyscy stracicie życie. To nie żart. Ale oczywiście ostatnie zdanie wcale nie przekonało pana domu, jak również starszych dzieci. Zgodnie orzekli, że jest to głupi żart. Szczególnie, że list był zaadresowany do P.I.E. Cara, czyli do ciasta, a głowa rodziny miała na imię Paj pisane P.Y.E. To od razu nasunęło Carrowi pomysł, że muszą to być jakieś dzieciaki, którym nie najlepiej idzie pisanie. A jeśli już to ktoś dorosły, to najwyraźniej, mimo swojej ogromnej złośliwości, wciąż jest w dobrym humorze i przekręcenie miało być chyba jakimś puszczeniem oczka. Żart z pewnością nie był zdrowy, ale być może autora listu śmieszył. Jednak kobieca intuicja podpowiadała Peggy, że coś tu jest nie tak. Wydawało jej się, że taki list pisze jednak ktoś, kto nosi w sobie jakąś wielką urazę, albo w jego chorej głowie kotłują się już niecne plany. Uczuliła dzieci, aby były bardzo uważne i ostrożne i dawały znać, gdyby cokolwiek w ich otoczeniu wydawało się odbiegać od normy. Ale w tamtym czasie nic nie wskazywało na to, by ktokolwiek mógł realnie zagrozić rodzinie, ponieważ poza kłótniami sąsiedzkimi z Trepalami, między innymi o zbyt głośną muzykę, jakiej słuchały dzieci, nic szczególnego się nie wydarzyło. Co prawda, Diana okazała się sąsiadką żywiołową, głośną i potrafiącą dać w kość między innymi hasłami „Nie ujdzie wam to płazem”, ale oczywiście każdy słyszał chyba, że dobry sąsiad to skarb, a zły to wieczne utrapienie. Carrowie doszli do wniosku, że widocznie w życiu nigdy nie może być idealnie, ale i tak ostatecznie nie było źle, bo w końcu to prawie jedyni sąsiedzi w najbliższej okolicy i tylko dziękować losowi, że nie ma takich więcej. Kiedy w trakcie swojej pracy w restauracji Nicholas Family w Bartow Peggy poczuła ucisk w klatce piersiowej, sądziła, że mimo wszystko utarczki z sąsiadami, wychowywanie dzieci i prowadzenie domu odcisnęły na niej piętno i prawdopodobnie boryka się z jakimiś nerwobólami. W końcu zaczęła brać pod uwagę kłopoty z sercem. Kiedy po chwili spotkała w przelocie swoją córkę, razem z którą pracowała na stanowisku kelnerskim, wyznała jej,
że oprócz tego dotkliwego bólu w klatce piersiowej zdrętwiały jej ręce i czuje też dolegliwości w nogach. Była pewna, że jej stan się pogarsza. A w końcu dolegliwości stały się tak dokuczliwe, że pozostawało tylko wezwać Paja, by ten zawiózł żonę do Bartow Memorial Hospital. Tam kobieta, oczekując na udzielenie pomocy, nie ukrywała już, że czuje się okropnie. Była rozpalona, miała wrażenie, że piecze ją całe ciało. Objawy były bardzo dziwne i lekarze nie do końca wiedzieli, z czym mają do czynienia. Oczywiście zapytali jednak, czy kobieta w ostatnim czasie nie była narażona na jakiś stres, bo problem może być psychosomatyczny. I rzeczywiście, kobieta przemyślała, że być może problemy małżeńskie, przed którymi uciekli na prowincję, mogły zabrać jej trochę zdrowia. Wprawdzie kryzys był zażegnany, ale być może nielojalność męża, bo niektóre źródła mówią tu o romansie Paja, nie dawała o sobie tak łatwo zapomnieć. Z drugiej strony kobieta sobie uświadamiała, że te dolegliwości są zbyt nagłe i ostre, aby wiązać je z problemami psychosomatycznymi. Małżeńskie kłopoty, drobne kłótnie z sąsiadami, codzienne utarczki z dzieciakami, to jednak było za mało, by doprowadzić ją do takiego stanu. Wszyscy odetchnęli jednak z ulgą, gdy po kilku dniach Peggy poczuła się lepiej i mogła zostać wypisana do domu. Wydawało się, że problemy wreszcie opuszczą kobietę i będzie mogła wrócić do siebie na łonie natury otaczającej jej dom. Jakież było jej zaskoczenie, gdy w tym domu okazało się, że synowie mają bardzo podobne objawy. Czują, że piecze pali ich całe ciało. Oprócz tego boli ich żołądek, a także kończyny. Peggy, nim zdążyła się skoncentrować na nowej sytuacji, jaką zastała, dołączyła do domowej grupy chorych. Wszystkie objawy wróciły. Zdrowy był tylko jej mąż i jedna z córek. Teraz już lekarze, szczególnie neurolog dr Richard Hosler i specjalista chorób zakaźnych dr Robert Van Hook nie mieli wątpliwości, że musi chodzić o coś innego niż tak zwana nerwica. Nie mogłaby ona dotknąć tak dużej części rodziny, w tym dzieci. Nie było też mowy o żadnej zbiorowej histerii. Objawy były całkowicie realne i dotkliwe. Medykom wreszcie zaczęły się z czymś kojarzyć, szczególnie w momencie, kiedy Peggy zaczęła się skarżyć, że wypadają jej włosy. I to nie kilka dziennie, ale raczej kilka garści na dobę. Wtedy Van Hook ogłosił, że najprawdopodobniej rodzina spożyła tal. Nie pytał, czy zjedli ostatnio coś, co miało dziwny zapach lub smak, bo ta substancja go nie posiada, ale jest niezwykle groźna. Powoduje powolne obumieranie nerwów i mięśni. Obecnie nie była już tak popularna, ale jeszcze w latach 60. była głównym składnikiem trutek na szkodniki. Od 1972 roku, co prawda zakazano jej stosowania, ale objawy pasowały. Dr Hostler zdecydował się zgłębić temat i poprosił o pomoc laboratorium w Atlancie, które przysłało wyniki badań próbek pobranych od pacjentki. Niewątpliwie w jej organizmie był tal. Było go 20 tysięcy razy więcej niż wynosiła norma. Niestety, nie dość, że sama Peggy musiała podjąć ogromną walkę o swoje życie, to dowiedziała się, że podobny problem dotyczy i dzieci, w których organizmie również stwierdzono tę substancję. Głowa rodziny, słysząc, jakie podejrzenia ma grono lekarzy, była kompletnie nieprzekonana. Pai domyślał się oczywiście, że nie wszyscy na świecie muszą ich lubić, ale z całą pewnością, nawet gdyby ktoś miał do nich jakieś pretensje, to nie były one tak wielkie, by ich oponent posunął się do czegoś tak niewyobrażalnego. Jednak lekarz oświadczył, że wyniki badań są bezdyskusyjne i jest to sprawa dla szeryfa hrabstwa Polk. Kiedy jego biuro z kolei wkroczyło do akcji, sprawa stała się już bardzo poważna, bo Peggy zapadła w śpiączkę. Jej stan był bardzo ciężki, dlatego sprawę przydzielono wydziałowi mającemu największe doświadczenie w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw. Detektywi nie bawili się w filozofowanie, tylko zaczęli od najbardziej rutynowych działań.
skupili się na mężu, ponieważ była to osoba, która jako jedyna na horyzoncie mogła mieć jasny motyw, by pozbyć się swojej rodziny. Jednak ku zaskoczeniu detektywa okazało się, że Pai i córka Cici także mają w swoim organizmie tal. Oczywiście można byłoby przyjąć, że mężczyzna spożył go, aby odwrócić od siebie podejrzenia. Udawał po prostu jedną z ofiar w tej sprawie. Ale lekarze zaznaczyli, że ta substancja nie jest łatwo sterowalna. Bardzo trudno byłoby wycyzelować dawkę tak, aby być pewnym, że nie poczyni ona nieodwracalnego spustoszenia w organizmie. Na dodatek każdy może zareagować inaczej. Oczywiście ogólnie dawka szkodliwa jest ustalona, ale jeden organizm da sobie radę z większą ilością trutki, a inny nie poradzi sobie z minimalną. Specjaliści sugerowali, że ten sposób odwrócenia od siebie uwagi byłby zdecydowanie zbyt ryzykowny. A nawet gdyby ktoś podjął się tej zabawy, to musiałby mieć naprawdę dużą wiedzę lub doświadczenie z talem. To śledczych zaskoczyło, ale nie zatrzymało. Zdecydowali się poszukać źródła kłopotów w domu rodziny, z którego wynieśli blisko 500 różnych rzeczy, by ustalić, która z nich miała kontakt z talem. Wszelkiego rodzaju domowe przetwory, a nawet lód i kola w ośmiopaku zostały powierzone specjalistom z laboratorium, a ci nie zawiedli. Dali znać, że w 4 butelkach po coli znaleziono trującą substancję. Do laboratorium FBI dostarczono także nieotwarte butelki i ku ogromnemu zdziwieniu znaleziono w nich tal. A to nie było takie proste, by go tam umieścić, bo o ile ktoś z domowników mógłby wsypać proszek do otwartej butelki, o tyle umieszczenie go w zamkniętej kapsle i zabezpieczenie na powrót tak, by nikt się nie zorientował, wymagało ogromnej wiedzy, sprytu i wynalezienia specjalnej metody. Kola, aby zachować swój nienaruszony wygląd, smak i bąbelki, musiała być otworzona, a potem zamknięta w bardzo szczególny sposób. I właściwie wydaje się, że dla przeciętnej osoby, która nie poświęciła ogromnej ilości czasu, by opracować jakiś patent, było to nierealne. Wniosek był tylko jeden. Kola musiała zostać zanieczyszczona na etapie produkcji i potem taśmowo zakapslowana. Oczywiście natychmiast przystąpiono do kontrolowania partii wyprodukowanych w fabryce. Ale okazało się, że nic nie wskazuje na to, by to tam mogło dojść do dosypania talu. Żaden inny wielbiciel tego napoju nie zachorował. Wyjaśniało to przy okazji, dlaczego jedna z córek była zdrowa. Ona piła tylko kolę dietetyczną. Problem dotyczył więc tylko tej rodziny, jej części. Taśma produkcyjna była czysta. Płyn w butelkach zgromadzonych w magazynie również. Śledczy musieli więc powrócić do domu chorej rodziny. Jednak nie mieli pojęcia, na kogo skierować swój wzrok. Pan Carr został wstępnie oczyszczony z zarzutów, a on sam zaklinał się, że nie przychodzi mu do głowy kompletnie nikt, tak okrutny i tak mocno z nimi skonfliktowany, że należałoby go sprawdzić. Wówczas śledczy wpadli na pomysł, by pomóc mężczyźnie wytypować kogoś takiego i poprosili specjalistę z FBI o portret psychologiczny sprawcy. Naukowiec poinformował śledczych, że powinni szukać ponadprzeciętnie inteligentnego, białego mężczyzny po 30, który może być konfliktowy, ale nigdy nie pozwoli sobie na bezpośrednią konfrontację. Może żywić urazę, ale będzie wydawał się bierny. Natomiast wystarczającą satysfakcję da mu obserwowanie nieszczęścia swoich wrogów z dystansu. Wtedy wreszcie rodzinę Carr olśniło, że przecież był ten anonim z Lipca z jawnymi groźbami, które właśnie teraz zostały spełnione. Wystarczyło dowiedzieć się, kto ten list wysłał. Stawiano oczywiście na lokalne ploteczki, bo choć z pewnością okolica nie była gęsto zasiedlona, to mimo wszystko miasteczko miało swoją społeczność, która wymieniała między sobą intrygujące informacje. Jednak ku zaskoczeniu policjantów nikt nie potrafił wskazać na żadne wydarzenie, które jakoś szczególnie wiązałoby się ludziom akurat z pokrzywdzoną rodziną. Nie była ona dla nich w żaden sposób szczególna, wyróżniająca się jakimiś działaniami nieakceptowanymi w okolicy.
I tak było do momentu, gdy śledczy zawitali do George'a Trepala, najbliższego sąsiada, z prośbą, by nie ograniczał swojej wyobraźni i swobodnie snuł teorie na temat tego, kto chciałby pozbyć się tej rodziny na zawsze. Ku zdumieniu śledczych, George stwierdził, że motyw wydaje mu się prosty. Najwyraźniej ktoś chce, aby ci ludzie po prostu się stąd wyprowadzili. Policjantom zaświeciły się wszystkie lampki alarmowe, bo to właśnie była treść anonimowego listu, który dotarł do rodziny. Mieli już poważne podejrzenia, kto go mógł do adresatów skierować. Dopiero kiedy pojawiło się pierwsze nazwisko podejrzanego, pan Carr uświadomił sobie, że istotnie jest to jedyna osoba w ich otoczeniu, która kiedykolwiek manifestowała jakieś wyraźne pretensje. No, właściwie może nie jedyna, bo jego żona również miała określone uwagi, a chodziło oczywiście o ten incydent z zagłośną muzyką i groźbę, że rodzina jeszcze popamięta. Śledczy postanowili przyjrzeć się Trepalowi i ku swojemu zdumieniu odkryli, że był ponadprzeciętnie inteligentny, czyli na dodatek odpowiadał portretowi psychologicznemu, który przyszedł z FBI. Okazało się, że mężczyzna ukończył Uniwersytet Południowej Karoliny w 1972 roku z dyplomem z psychologii. Ten urodzony w 1949 roku mężczyzna był jednym z niewielu, którzy złapani na produkcji niedozwolonych substancji, a dokładnie amfy, w jakiś dziwny sposób zaimponował władzom federalnym, które wprawdzie postarały się, by odsiedział 3 lata w więzieniu, ale jednocześnie nie mogły wyjść z podziwu, jak świetnie zorganizowane było laboratorium i jak nowatorskie metody zostały w nim zastosowane. Kiedy ta obrana droga życiowa nie sprawdziła się, Trepal bardzo szybko się przebranżowił i stał się cenionym ekspertem komputerowym. Wstąpił do Mensy, co oznaczało, że ma IQ tak wysokie, że takim może poszczycić się jedynie 2% populacji. Krzykliwa, agresywna i mało subtelna Diana również zaskoczyła śledczych, bo jak się okazało, także była ponadprzeciętnie inteligentna i oprócz tego, że była członkiem Mensy, zarabiała jako chirurg ortopeda. Jednak wisienką na torcie okazało się odkrycie, że tych dwoje wyjątkowo inteligentnych ludzi zajmuje się hobbystycznie organizacją tajemniczych weekendów, które polegały na prowadzeniu fikcyjnych śledztw. Spotykali się w tajnej grupie w ekskluzywnych hotelach, gdzie inscenizowali tajemniczy atak, po czym goście starali się wytypować sprawcę, wykorzystując podsunięte im sprytnie wskazówki. To wbiło śledczych w ziemię i zrozumieli, że mają człowieka, którego szukają. Teraz tylko trzeba było się do niego zbliżyć, bo z pewnością inteligencja na poziomie, jaki u niego stwierdzono, czyni z niego wyjątkowo trudnego przeciwnika. Szczególnie, że okazał się świetnie wyedukowany, jeśli chodzi o wszelkie szczegóły dotyczące prowadzenia śledztw i badań laboratoryjnych. Detektyw Susan Gorek została wytypowana do działań pod przykrywką w środowisku tego genialnego małżeństwa. I miała od razu pomysł. Doszła do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli przedstawi się jako nowa mieszkanka, która w tej spokojnej okolicy nudzi się jak mops. Postanowiła przekonać mężczyznę, że potrzebuje adrenaliny i wyzwań umysłowych, a krzyżówki to oczywiście dla niej zdecydowanie za mało. Ponieważ działalność inteligentnego małżeństwa nie była aż tak wielką tajemnicą, wprawdzie grupy były tajne i można się było do nich dostać tylko dzięki specjalnemu zaproszeniu, to jednak swego czasu w gazetach pojawiały się ogłoszenia dotyczące tej zabawy. Teraz agentka postanowiła to wykorzystać i skontaktować się z organizatorem, czyli George'em Trepalem. Ten nabrał się natychmiast, zachęcony opowieściami o chęci pogimnastykowania mózgu przez żądną wyzwań kobietę. Przesłał jej formularz rejestracyjny i w ten oto sposób pani detektyw wreszcie spotkała cel swojej inwigilacji. Jakież było jej zaskoczenie, gdy ten geniusz zła okazał się małym, niepozornym, zagubionym mężczyzną z brodą, który starał się nawet nie nawiązywać kontaktu wzrokowego. Był speszony, zdenerwowany i widać było, że nie ma pojęcia, jak ma w ogóle się odezwać.
ale detektyw była przygotowana przez specjalistów i wiedziała, że musi wzbudzić w nim zaufanie, przekonać go do siebie, ale jednocześnie nie zdominować. Zrobiła to tak doskonale, że Trepal zaufał jej natychmiast. Nie znaczy to oczywiście, że się wyspowiadał na pierwszym spotkaniu, ale widać było, że z czasem coraz lepiej czuje się w tym nowym, atrakcyjnym towarzystwie i bardzo docenia ambitną kobietę, a ona z kolei nie była w ciemię bita i uważnie obserwowała. Dzięki temu wkrótce zauważyła, że na stole u mężczyzny leży książka Agaty Christie pod tytułem Tajemnica bladego konia. Można się było domyślić, że mężczyzna dawno ją już przeczytał, a jednak wciąż leżała na stoliku, co sugerowało, że z jakichś powodów jest dla niego bardzo ważna. Detektyw szybko dowiedziała się, że książka opowiada o przestępcy, który użył talu, by pozbyć się osób ze swojego otoczenia. Pierwsza czerwona lampka świeciła już jak szalona, ale druga już była w gotowości. Nasza, nazwijmy to tak, tajna agentka, która występowała pod imieniem Sherry, odgrywała rolę poszkodowanej przez męża, który na dodatek teraz ją szantażuje. Wtedy Trepal zażartował, że słyszał o skuteczności wysyłki trujących kwiatów. To oczywiście nie były żadne dowody, ale nie było wątpliwości, że mężczyzna jest zafascynowany tematem trujących substancji. Wszystko to jednak toczyło się zbyt wolno i choć czas z pewnością przyniósłby w końcu jakieś rozstrzygnięcia, to nasza niby Sherry go już nie miała. Czuła, że zaniedbuje dom i rodzinę. Na dodatek przełożeni niecierpliwili się, bo przełom nie przychodził. Gorek już wiedziała, że czas na dużo bardziej zdecydowane działania. Powołała się na swoją trudną sytuację życiową związaną z niby rozwodem i zwierzyła się swojemu nowemu przyjacielowi, że z chęcią wynajęłaby w okolicy jakiś dom. Marzy o niezależności i świętym spokoju do czasu rozstrzygnięcia, czyli rozwodu. Oczywiście uwaga ta nie była przypadkowa, ponieważ tajna agentka doskonale wiedziała, że Diana będzie teraz pracować jako lekarz w Sebring, a to będzie się wiązało z przeprowadzką małżeństwa. Dom w Alturas pozostanie pusty. Trepalowi miała nasunąć się myśl o wynajmie, a skoro osoba zainteresowana jest tuż pod ręką, to nad czym się tu zastanawiać? George, który uważał, że trafił na pokrewną duszę, od razu zdecydował się pomóc swojej nowej koleżance i tak mogła ona wprowadzić się do domu podejrzanego. Nie była sama. Towarzyszył jej zespół techników kryminalistycznych. I co odkryli? Oprócz tego, że dom mógłby być swobodnie scenerią do filmu o twarzach Greya, to niestety nic innego nie udało się policjantom znaleźć, pomimo przeszukania wszystkich zakamarków w domu. Zresztą zaśmiecony garaż również przeszukali. Obiecująco wyglądały butelki znalezione w śmieciach, ale okazało się, że nie zawierają żadnych śladów talu. Nie było też widać, aby ktoś przy ich użyciu eksperymentował z kapslami. Susan Gorek miała serdecznie dość i czuła, że zaczyna cierpieć z powodu wypalenia. Wiedziała, że to już ostatnie chwile, w których jest jeszcze w stanie cokolwiek zdziałać w tej sprawie. Stwierdziła, że tym razem dość ostrożności i subtelności. Teraz postanowiła, że wpadnie do swojego przyjaciela i powie wprost, że jest on najwyraźniej podejrzewany w sprawie otrucia sąsiadów, ponieważ do jego domu zawitali śledczy, pytając, czy wie cokolwiek o tej sprawie. Ona oczywiście, jako dobra koleżanka, postanowiła ostrzec swoich gospodarzy. Taki był plan. Co prawda nie wiadomo było, jak mężczyzna na to zareaguje i czy policjantka nie znajdzie się w niebezpieczeństwie, ale ostatecznie zapadła decyzja o podjęciu tego ryzyka. Agentka umówiła się z Trepalem w McDonaldzie. Pojechała do miejscowości, gdzie małżeństwo obecnie mieszkało. Przy posiłku powiedziała mężczyźnie o tym, jak detektywi próbowali ją indagować w sprawie talu. Zdradziła, że śledczy zostawili nawet wizytówki ze swoimi nazwiskami. Faktycznie. Okazało się, że pomysł był genialny. Kobieta od razu zauważyła wielką zmianę w zachowaniu swojego niby przyjaciela. Dotąd wydawał się doceniać walory i umysłu i charakteru kobiety. Fakt, że mają wspólne zainteresowania i zbliżony poziom inteligencji.
Zwykle był spokojny, bardzo miły i kulturalny, ale tym razem, po raz pierwszy, nakazał jej, by zamknęła buzię. Kobieta najpierw była bardzo zaskoczona, ale po chwili uświadomiła sobie, że oto rybka chwyciła przynętę. Trepal wyznał, że ma nadzieję, iż nie jest głównym podejrzanym, bo zrobi się duży bałagan. Było to oczywiście bardzo znaczące, ale nie stanowiło jednoznacznego przyznania się do winy. Widać było jednak, że jego niezłomna dotąd wiara w potęgę własnej inteligencji została lekko naruszona. To było jednak zdecydowanie za mało i agentka zadzwoniła do swojego przełożonego z informacją, iż rezygnuje, poddaje się, a dalsze działania nie mają sensu. Jeżeli pod wpływem tak dużych emocji i stresu podejrzewany nie przyznał się do tego, co zrobił, to nie ma już raczej na to żadnych szans. Wtedy jednak przełożony na chwilę zawiesił rozmowę telefoniczną z policjantką, by odebrać inne połączenie, które przyniosło przełomowe wieści. Okazało się, że były to informacje z laboratorium, które znalazło Tal w nowo zbadanych butelkach zabranych z garażu. Część z nich była czysta, ale na szczęście w końcu technicy trafili i na dowody w innych. To był ogromny przełom, który podsunął grupie dochodzeniowej nowy pomysł. Policjantka zadzwoniła do Trepala i w trakcie tej rozmowy agenci właśnie wpadli do domu mężczyzny. On sam rozmawiał przez telefon, ale otworzyła jego żona. Oczywiście po raz kolejny dał o sobie znać jej szalony charakterek. Kobieta ciskała się, złorzeczyła i używała niecenzuralnych wyrazów, najwyraźniej bardzo niezadowolona z wizyty policjantów. Ci, nie mając innego wyjścia, starali się ją nieco okiełznać, by móc wejść do domu z nakazem przeszukania. Ubrany w samą bieliznę pan domu wreszcie zszedł do nich i po tym, jak usłyszał od śledczych zachętę, by się ubrać, co też zapewne ku wielkiej uldze funkcjonariuszy uczynił, został aresztowany. Jeśli jednak policja liczyła na to, że pod wpływem adrenaliny powie o jedno słowo za dużo w rozmowie ze swoją niby przyjaciółką, to niestety pomylili się bardzo. Natomiast Gorek obserwowała działania swoich kolegów z samochodu po drugiej stronie ulicy. Ubolewała, że nie odbierze nagrody w postaci spojrzenia w oczy przestępcy, którego tropiła ponad rok, właściwie to prawie 2 lata, i nie założy mu kajdanek. Nie zdemaskowała się jednak w nadziei, że jej przykrywka jeszcze może się przydać. Póki co w mieszkaniu mężczyzny znaleziono podręczniki na temat używania substancji trujących, w tym w taki sposób, by spowodowały czyjeś nagłe odejście, oraz rozprawy na temat wykrywania takich właśnie substancji w ludzkich narządach. Było to niezwykle wymowne i stanowiło silną poszlakę. Agentka miała nadzieję, że w tajnym pokoju, który z całą pewnością i w tym domu musiał się znajdować, uda się znaleźć coś więcej. Na początku jednak funkcjonariusze nie mogli nawet znaleźć tam tajnej komnaty, ale wreszcie wypatrzyli nierówności w ścianach, które doprowadziły do ujawnienia ukrytego pomieszczenia, gdzie było coś w rodzaju łóżka z różnego typu zabawkami dla dorosłych, szukających silnych wrażeń. Pomimo przeszukania tego pomieszczenia nie udało się znaleźć żadnych twardych dowodów w sprawie podtruwania rodziny Carr. Było jednak prawie pewne, że te, które udało się dotąd zgromadzić, razem z silnymi poszlakami, mogą wystarczyć, by ukarać genialnego przestępcę. I rzeczywiście w styczniu 1991 roku proces się rozpoczął, oczywiście już z udziałem Susan Gorek. Szczególnie uderzyło to żonę Trepala, która nie szczędziła na sali sądowej obraźliwych słów byłej przyjaciółce rodziny. Żywiła nadzieję, że ta zdradziecka kobieta zdaje sobie sprawę, jak wielką jest paskudą, choć tu padło inne słowo. W sądzie obrońcy wpadli na pomysł, że teraz jedyne, co można zrobić dla Trepala, to rozproszyć podejrzenia. I miało się to odbyć kosztem Diany, bo zasugerowano, że obydwoje małżonkowie mieli takie same możliwości odegrania się na swoich sąsiadach. Motywy były identyczne, więc nie sposób było stwierdzić, które z nich zdecydowało się na realizację tego planu. Oczywiście nie chodziło tak naprawdę o to, by nagle podmienić George'a na Dianę.
ale by wzbudzić w ławnikach niepewność. I być może tak właśnie by się stało, ale wtedy agentka działająca pod przykrywką ujawniła nagranie z McDonalda, które jasno mówiło o tym, że to Trepal obawiał się wielkiego bałaganu w życiu, gdyby to on stał się głównym podejrzanym. Ława przysięgłych po obejrzeniu wideo dyskutowała kolejne kilka godzin, po czym uznała Trepala za winnego kilkunastu zarzutów, w tym oczywiście tego najważniejszego, ataku na sąsiadów, co życiem przypłaciła matka i żona Peggy Carr. 2 lata po jej odejściu Trepal usłyszał wyrok, najwyższy możliwy na świecie. Nasza tajna agentka Susan wracała do tej sprawy jeszcze przez lata. Początkowo uważała, że poświęci jej zaledwie kilka tygodni życia, ale ostatecznie było to właściwie blisko 2 lata. Mimo wszystko trzeba przyznać, że zrobiła kawał dobrej roboty, oczywiście cały wydział. Od początku była przecież niewielka nadzieja na przechytrzenie sprawcy o tak potężnym umyśle, który miał szansę zrealizować swój doskonały plan i nigdy nie zapłacić za to, co zrobił. To między innymi Susan, jej determinacja i wsparcie, które otrzymała od innych śledczych, współpraca policjantów, doprowadziły do tego, że ujęto wyjątkowo niebezpiecznego przestępcę należącego do Mensy. Sama ta myśl jednak nie spowodowała, że kobieta wróciła do równowagi psychicznej. Pomogła jej dopiero swoista terapia, czyli książka napisana wspólnie z dziennikarzem, której tytuł brzmiał Poison Mind. Trepal do dziś nie przyznał się do winy. Twierdzi też, że nie ma żadnych twardych dowodów. Cały proces był tylko i wyłącznie poszlakowy i uważa, że kiedyś jeszcze sprawiedliwość zwycięży. Jednak śledczy zaangażowani w tę sprawę nie mają najmniejszych wątpliwości, iż to on jest winny, pomimo że, jak mówią, nie udało im się złapać go z dymiącym pistoletem w dłoni. Rzeczywiście większość dowodów miała charakter poszlakowy, ale jednak bardzo wyrazistą wymowę miał tal znaleziony w butelkach w jego domu. W tej sprawie naprawdę niesamowite jest to, jak okropny motyw miał ten mężczyzna, który zamiast wykorzystać wielki dar, jakim jest taki intelekt, i działać dla dobra ludzkości, zdecydował się usunąć ze swojego otoczenia osoby, które zwyczajnie mu przeszkadzały, głównie tym, że po prostu były. To nie była rodzina agresywna, tak naprawdę uciążliwa, złośliwa. Dzieci, jak to dzieci, puszczały głośną muzykę, może śmiały się, biegały, krzyczały, ale po pierwsze te domy nie były bliźniakami i mimo wszystko te odgłosy nie mogły być jakoś szczególnie uciążliwe dla sąsiadów. A po drugie, nawet gdyby były, to co to jest za motyw? Oczywiście tego motywu możemy się tylko domyślać, bo ten geniusz nie przyznał się, więc trudno też było ustalić motywy. Ale wszystko wskazuje na to, że zawinił po prostu chorobliwy narcyzm mężczyzny, który uważał, że kawałek świata, w którym się osiedlił, należy tylko i wyłącznie do niego i jego żony. Oczywiście wraz z przyległościami. Sąsiedzi nie wpisywali się w jego koncepcję. Musieli zniknąć. Ich życie było dla tego człowieka nic nie warte. Był gotów bez wahania je poświęcić w imię swojego komfortu. Jednak w tej chwili, kiedy to mówię, muszę przyznać, że nie jestem do końca pewna, czy to jest w ogóle możliwe. Ja rozumiem oczywiście narcyzm, wiem, że taki człowiek z pewnością był bardzo mocno zaburzony, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy on się po prostu nie bawił. Nie jestem pewna, czy ta głośna muzyka i krzyki dzieciaków mogłyby doprowadzić go do takiego stanu, w którym zdecydowałby się na tak straszne czyny. Wydaje mi się, że być może chciał grę, którą organizował w weekendy, przenieść do swojego życia. Sprawdzić, czy potrafiłby przechytrzyć policję, czy ułożyłby plan doskonały. Być może uwierzył, że ma umysł tak wielki i genialny, że starcie ze śledczymi będzie tylko igraszką. Nie jestem też pewna, czy żona go w tym wszystkim nie wspierała. Te niedzielne detektywistyczne imprezy organizowali razem, więc może zabawili się wspólnie. I powiem szczerze, że ta koncepcja przekonuje mnie o wiele bardziej. Wydaje mi się spójna i logiczna.
Przecież na tym kanale naprawdę już nieraz mówiliśmy o ludziach, którzy uważali się za bardzo inteligentnych, przebiegłych, wyrastających ponad innych. Na szczęście, tylko swoim własnym zdaniem. Tu akurat inteligencja sprawcy została potwierdzona, a mimo to nie udało mu się przechytrzyć świata. To jest bardzo pocieszające, choć oczywiście wiem, że wielu innych przestępców, pewnie bardzo mało inteligentnych, po prostu miało szczęście. I szczęście to może manifestować się na różne sposoby. Na przykład brakiem zaangażowania policjantów, którzy zajmowali się daną sprawą, faktem, że nie zebrali dowodów albo ich nie zabezpieczyli lub te z czasem zaginęły. Zdaję sobie sprawę, że finał wielu śledztw to po prostu loteria, przypadek. Wiele zależy od tego, kto i kiedy się nimi zajmuje, jak bardzo jest zaangażowany i czy ma wystarczająco dużo czasu i poparcia. Gdy sprawa jest śliska albo dotyczy kogoś ze świecznika, nie pomoże z kolei ani inteligencja śledczych, ani dostęp do najnowocześniejszych metod naukowych. Wciąż nie przestaję myśleć o Peggy, która po prostu bardzo lubiła Cole. Czy przyszłoby wam kiedykolwiek do głowy, że to może przynieść tak okropne skutki? Ta kobieta do końca nie wiedziała, co się dzieje. Słabła w oczach, czuła się coraz gorzej, w końcu nie mogła się już komunikować ze swoimi dziećmi i używała tylko języka migowego. W śpiączce była 4 miesiące i to rodzina musiała zdecydować o tym, by odłączyć ją od aparatury. Ta młoda kobieta, która miała zaledwie 41 lat i stała u progu nowego rozdziału swojego życia, odeszła tylko dlatego, że ktoś chciał się zabawić w geniusza zła. A może odegrać się za to, że jej dzieci zbyt głośno słuchały muzyki. Również cała okolica Alturas zmieniła się raz na zawsze. Do tej pory była to oaza spokoju. To tu ludzie liczyli na nowy początek w bezpiecznej społeczności. Nikt tu nie zamykał drzwi. Można było wejść do sąsiada, pozdrowić go, zapytać jak się czuje, ale i zatruć jego kole. Jeszcze coś uderzyło mnie w tej sprawie, gdy czytałam o niej po raz pierwszy. Kiedy początkowo policja wypytywała o to, kogo rodzina Carr podejrzewa i czy na przykład nie sąsiadów, nastoletni chłopcy z tej rodziny, Juan i Travis, oświadczyli, że wprawdzie Diana, sąsiadka, jest trochę pokręcona i szybko się denerwuje, ale George to całkiem miły i tolerancyjny facet. Nie denerwował się nawet, gdy odpalali fajerwerki albo jeździli swoimi czterokołowcami w pobliżu posesji małżeństwa. Chłopcy doszli do wniosku, że Diana jest pewnym problemem, ale George to równy chłop. Machał do nich, uśmiechał się. Może był trochę pustelnikiem, ale uważali, że jest całkiem życzliwy młodzieży. Oczywiście zdawali sobie sprawę, że to właśnie George poskarżył się zarządowi zagospodarowania przestrzennego, ale ostatecznie nieporozumienia poszły w niepamięć i sąsiedzi w końcu rzekomo się zaakceptowali, a przynajmniej tak wydawało się biednym karom. Już tak zupełnie na marginesie dorzucę wam jeszcze taką informację, że George Trepal był synem policjanta i zastanawiam się, czy na tym punkcie nie nabawił się jakiejś fiksacji. Może chciał dorównać ojcu, coś mu udowodnić? Oczywiście nie bezpośrednio, to nie tak, że opowiedziałby ojcu o tym, co zrobił, ale być może chciał mieć jakąś satysfakcję, że przechytrzyłby policję. Być może żywił jakieś urazy do ojca i w ten sposób chciał się może rozprawić ze swoją przeszłością. Ale to już oczywiście tylko moje domysły. Nie jestem również pewna, na jakim etapie wyszło to na jaw i czy mówiono o tym na sali sądowej, ale z czasem te coraz późniejsze źródła kładły też pewien nacisk na to, że być może Peggy nie była pierwszą ofiarą George'a. Jak się okazało, przed laty George wybrał się na wycieczkę z przyjacielem. Dysponowali samochodem, do którego zabierali autostopowiczów. W aucie częstowali ich ciasteczkami. Były one nadziewane substancjami wpływającymi na działanie mózgu. Byli zachwyceni możliwością obserwacji, jak reagują ludzie po zjedzeniu ciasteczek. Na koniec przeczytam wam jeszcze cytat, który można było znaleźć w takiej książeczce George'a, którą sam napisał dla uczestników tych kryminalnych weekendów, które były organizowane dla członków Mensy. Kiedy na progu pojawia się groźba odejścia na zawsze, rozważni ludzie wyrzucają całe jedzenie i patrzą, co jedzą.
Mało kto odchodzi od magii. Większość sposobów jest na wyciągnięcie ręki. To dobra metoda, by powiedzieć sąsiadowi: nie lubię cię, odejdź, bo inaczej. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Czy taka gromadka faktycznie mogła doprowadzić sąsiadów do takich decyzji? A może jednak chodziło o rozprawienie się z przeszłością, z ojcem policjantem, który być może był zbyt surowy lub nie doceniał swojego syna, w jakiś sposób go obrażał? A może wszystkiemu tak naprawdę winna była Diana, bo to ona była pełna temperamentu, pretensji i miała szaleństwo w oczach? Może George, który wszystkim wydawał się wyciszony i wycofany, stał się tylko ofiarą żony, której nie potrafił się przeciwstawić, a ona wyszła z tego obronną ręką. Czy możliwe, że wszystko to zaplanowali razem? Oczywiście, kochani, z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za łapki w górę, wszelkie pozdrowienia, życzliwość, wizytę na Facebooku, Instagramie, Spotify, SoundCloudzie. Wszystko to jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. Tysiące buziaków dla patronów. Ściskam Was wszystkich bardzo mocno. Do usłyszenia.